Nasz święty Józefie, dzisiaj mamy 12 października 2024. W tej chwili dowiedziałam się, że to nie było przed Białymstoką. Dzisiaj właśnie nasz arcybiskup Edward Ozorowski. Mamy 133. rocznicę urodzin Edyty Stein. Wczoraj była rocznica jej kanonizacji. Mamy święto Matki Boskiej de Pilar, którą anioły przyprowadziły do Saragosy 20 stycznia w 40 roku. Widział to święty apostoł Jakub. Został ścięty 25 lipca w 44 roku w Saragosie. Dzisiaj mamy odkrycie Ameryki, zanim Krzysztof Kolumb, syn księcia polskiego Władysława Parnyńczyka, odkrył Amerykę, pielgrzymował do Matki Boskiej de Pilar. Odkrycie Ameryki zawdzięczamy jemu. Było to 12 października 1492 roku. Dzisiaj mamy rocznicę 38, jak tutaj, w tym kościele świętego Józefa w Hamburgu na Wandsbeku. Był Franciszek, dzisiaj nazywany papieżem, heretyk. Urodzony w tym dniu, co widział jako siostra Faustyna. 17 grudzień 1936 rok. Była to 25. rocznica, kiedy w Rzymie na biskupa Warszawy, na biskupa Krakowa 17 grudnia 1911 polski papież, nasz święty Pius X wyświęcił zapiechę Adama hrabiego, swojego sekretarza. Matko Boża Wszechwładząca. Dzisiaj mamy również rocznicę, jak tutaj byli żołnierze Czarnieckiego. 12 października 1658 roku przybyli na zaproszenie króla Danii, który był dziadkiem króla Augusta II Sasa. Na nawrócenie pogańskich Sasów Karol Wielki w Hamburgu fundował pierwszy kościół, ale wcześniej był świadkiem chrztu Araba, dzisiejszy lord w Zamku Rzymskim. Było to 11 lutego 778 roku. Murat został nazwany Lurusem. Było to 11 lutego w 778 roku. 11 lutego 1858 roku w grocie pod zamkiem, w grocie w Lourdes, objawiła się Matka Boska, uzdrowienie chorych, Matka Boska nadziei, bo jej pustelnię ufundował za radą proboszcza Sars przy Lourdes niezwykły karmelita Herman Cohen, Augustyn Maria od Najświętszego Sakramentu, apostoł Eucharystii. Dzisiaj mamy również rocznicę śmierci apostoła Eucharystii, młodego człowieka w 2006 roku, pochowany w Asyżu. Tutaj, jak Franciszek był, mówił o męczennikach z Lübeck, było to 12 października 1986 roku. I mówił o męczennikach z Lübeck w drodze do Asyżu, gdzie spotkali się heretycy. Było to 13 religii, a potem trzęsienie ziemi w Asyżu, zginęło 11 ludzi.
i powtarzają to do dnia dzisiejszego. Ale to opanował władcę świata, jak Matka Boska w Fatimie powiedziała. Bo zaczęli swoją rolę w 1913 roku. Pierw zaczął Adolf, prawnuk Rothschilda, malując piękne obrazy Matki Boskiej. Jego działalność zaczęła się 25 maja w 13 roku w Monachium. Mówił o Bożej Opatrzności, a potem 16 czerwca 1913 roku w Moskwie powstał Związek Międzynarodowy, Międzymoskiecki Związek Solidarności. 60 zakładów się połączyło i to wszystko prowadzi Andrzej Wyszyński, kuzyn Stefana.